Hello! Kolejny shortcut. Za chwilę zobaczycie niesamowite zmagania Elwiry z formacji Make z maszyną do szycia, a jej obiektem dręczeń będzie Mariusz, formacja Make. Tam, gdzie patrzysz, stoję ja. W twojej głowie biją się myśli. Są z nami właśnie nasi goście, zespół Make, Elwira i Mariusz. Witam was serdecznie. Cześć. Witamy cię, hej. Będą mieli się zadanie. Jesteśmy, tak jak widzicie, w studiu projektowym, tak naprawdę na zakładzie produkcyjnym. Tak to się nazywa. I Elwira będzie miała za zadanie z rzeczy, które przywiozła, które wyłowiła z szafy, prawda? Tak, jakieś tam wzięłam po prostu, cokolwiek bądź. Głęboko z szafy. No i głęboko, i wiesz, i nie głęboko, mniej głęboko, średnio, jak to wiadomo w szafie. Sprzed lat? No i bieżące, i sprzed lat wielu, nastu, różne rzeczy. Z tego wszystkiego, plus to, co dostanie od naszej stylistki, będzie musiała skomponować strój dla Mariusza. Czyli, z tego co słyszałam, dwie lewerencje, jeżeli chodzi o igiełkę, nitkę, tak jak ja? Komponować jeszcze jak cię mogę, ale już wiesz, żeby igiełka, nitka i dziergać, to wiesz co, ja wolę 3 razy dom posprzątać, zrobić 5 razy zakupy, mężowi zrobić coś, niż uszyć jedną dziurkę. Strzyć. Coś. Guzik, coś. Słuchajcie, w takim razie zaczynamy. Elwira dostała karę, jak ja widzę. Zobaczymy, co się będzie działo. Jest z nami Joasia Juszczuk. Muszę, kochani, przyznać i powiedzieć wam, kim jest Joasia. Joasia na co dzień jest stylistką, projektantką. To jest jej zakład produkcyjny i muszę też przyznać, że to ona projektuje wszystkie stroje dla nas na scenę, dla Basty. Także ujawniłam tajemnicę, nie powinnam. Joasia miała być tylko moja, ale może teraz się będę musiała z nią dzielić. Trudno. Natomiast Joasia pomoże dla Elwiry i dla Mariusza dzisiaj stworzyć piękną kreację. A tak naprawdę Elwira z Joasią będziecie dzisiaj jak wspólniczki. Nie będzie to łatwe coś, myślę. Nie będzie to łatwe. No ale zobaczymy. Joasiu, jakie masz pomysły i co byś podpowiedziała Elwirze? Aha, bo ja nie mam żadnego pomysłu. To wszystko wychodzi w trakcie, także jak tutaj już wspominałam, fajne nogi. Fajne nogi, a dopiero zaczynamy. Także nogi fajne, dalej też całkiem nieźle. I teraz nasze zadanie to jest wyeksponować to, co jest najfajniejsze. No ukrywać nie ma co. Pokażemy trochę tego ciała. Nie. Nogi? Ciąg niżej. Na razie rozmawiamy tylko o nogach, więc moim zdaniem pokażemy ciało, pokażemy nogę, zaszalejemy spod koszulkiem, no i coś jeszcze. Bo mamy jeszcze, Asiu, wiesz co, taką starą kurtkę przywiozłam, tutaj można obciąć jej na przykład te całkowicie rękawy, ja sobie tak myślę, wiesz. Tak sobie pomyślałam. Słuchaj, po prostu tylko. Twój mąż ma się podobać nie tylko ci. Dobrze. Ale i wszystkim innym. Tak myślisz, że to dobry pomysł, żeby się wszystkim podobał? Słuchajcie, czy pomysł dobry, to się okaże w trakcie, ale wydaje mi się, że nie zaszkodzi. Okej. Najpierw go schowajmy. Dobrze, że takie ciastko. No i ciasteczko, przebierz się. Zrobimy mu dziury. O kurde. Otrzyjemy. Nawioskie koszule, nawioskie jeansy, dziury pani porobisz. Tutaj mamy pomarańczową koszulę taką, wiesz, też starą, z którą też można zrobić wszystko. Tu. A ty bardziej pod koszulkę byś widziała? Ja bym bardziej bym widziała coś takiego longa. Coś dopasowanego. Aha. Ponieważ te kołnierze, sztywne kołnierzyki, one takie. Ale wiesz, można postawić wtedy ten kołnierz, tak o. I będzie taki jolero. Wow. Nie? Wow. To można podchylić rękaw. No proszę. Zobacz, jaka ona sprytna dziewczyna. No, dziewczyna jest, proszę, a tak krzyczała, że ona nic nie umie. Bo ja tylko szyć nie umiem. O, zobacz, i wtedy patrz, jaki jolero wychodzi w takim pomarańczu. Tam pomarańcz byśmy wzięły, może by akurat, nie? Leżę w hamaku, jest mi wszystko jedno. Jest nade mną.
takich dżinsach, mój drogi, w takiej szerokości, to tato chodził. To się chodziło tak, 100 lat temu, wiesz? Tato śmieje, że... Słyszałeś? Tato chodzi. A tutaj trzeba trochę nogi pokazać, kolego, wiesz? Parę lat będę sławna, bogata. Leżę w hamaku. Władzę. Tak, dziękuję uprzejmie. Pasuje mi nawet. Co mam robić, powiedz mi, Asia? To ty mi mów, co mam robić. Co mam robić? Robimy. Robimy wąskie spodnie. Tak, czyli co? Tak jak są szpilki. I teraz mam je wyjmować i tutaj kredą rysować? I co ja mam teraz to przewrócić na drugą stronę z tymi szpilkami? Przecież to jest nierealne, to tego nie da się zrobić. Wrócimy na lewą stronę. Aha. Ojej! Matko. Moja droga. Ojej. Już cię lubię, że ci się podoba wywracanie spodni robione przeze mnie. Ciągle narzeka, że mówią, żona nie daje jeść. Ciekawe, z czego to wszystko, skoro napnij się, żona nie daje jeść. Okej, teraz, aby nogawki były równe, że to jest mąż, czyli klient mniej wymagający niż obca osoba. Tak. Także sobie on oko przymknie na niektóre nierówności. A dlaczego ty nie lubisz rurek? Ponieważ żona mi cały czas mówi, że mam za grube nogi. Nieprawda. A dzisiaj dowiedziałem się mówi, od Joanny, że tak nie jest. Nogi. Troszkę niekształtne. Co znaczy niekształtne? No mam powiedzieć dobitnie. Nie. No. Kochani, prawda, że oni są rewelacyjni? Mówią mi ludzie, że tyle mam różnych wad, czegoś brak. Szybko. Czekaj, bo ja Paniusia mam śpilki, a tu trzeba chyba może na boso, wiesz? Jazda! O, nieważne, że obok kreski, bo ja na razie próbuję, teraz kończę, dobra. Czyli jak... Dobrze, i teraz do dołu. Coś zrobiłaś, źle? Asia mówi, słuchaj, kurczę, dobrze szyję. Tak. Oj, przepraszam, co mam zrobić, żeby znowu zadziałało? Do domu. Dobrze. Oj. Bardzo dobrze. Nitka cię uciekła, ale to nic, kochana, jesteś na dobrej drodze. Normalnie opuszczam. A normalnie, przyciskasz paluszkami. I teraz bardziej przyciskasz palcami. Ona ci zamocuje. Trochę dalej palce. No okej. Oj. Nie, no a miała szyć nią. Ojej. Czekaj. Muszę se... Przecież ta maszyna sama szyje, no to co? Tak, to ja mogę szyć, ja ci powiem. Tak, to ja mogę szyć. Co równo, ja wedle kreseczki lecę, jak ty myślisz? Widziałeś? Mówisz, że ja jestem do niczego, że gotować nie umiem, szyć nie umiem? Oj. Stara warmińska szkoła. I babcia szyła, i matka szyła, wszyscy szyli. To dla swojego, jakbyś dla obcego miała robić, a idź, jak odpowiedziałem. A idź, daj spokój, wiesz, ja ci powiem, samo szycie mnie nie przeraża, nie, ale jak ja się pomylę i ja będę musiała to pruć na nowo, to nie, to po prostu, to nie jest na moje nerwy. Jezu. Kochana, ja się teraz, wiesz, stosuję. O Boże. Aj! Asia powiedziała, że te spodnie to są, wiesz, dla kogo? Dla starszych tatusiów takich. To, a teraz będziesz nareszcie wyglądał jak, wiesz, taki facet prawdziwy, taki normalny, taki nie starszy.
Start. Czy wszyscy są gotowi? Bo to będzie widok nie zapomniał. No daj, daj, pokaż się, no. Ślata, nie? Nóżki się ma. A dupkę pokaż jeszcze. Czy coś się w dupce zmieniło? Może za szeroko w dupce jest. Może za szeroko w dupce? Nie. Trzeba było do końca jechać? Nie, bez przesady. Nie. Tylko nogawki robimy, nie? Kochani, bo się zaczynam krępować. Za szeroko w dupce. Okay. Jak? Wąsko. Wąsko. Mów do mnie wąski. Okej, ruszać się. Możesz. Możesz. Ale, a może zostaną takie. A może takie. Może takie obstrzępione zostawimy, czy nie? Idą tramki. Fajnie będzie. Idą tramki. Poszły. Czy chcesz, żeby ci podchylić? Czy robimy nasz inaczej. Będzie w nich latał? A ja nie wiem. Będziesz w nich latał? No czy tak na poważnie? No. Oczywiście, że tak. No to, to chcesz podchylone, czy nie? Jak podstrzępione miałoby. A to żelazko jest na parę? Tak, no to żelazko i to samo nie pracuje. Jak to nie pracuje samo? To kto pracuje? Nie trzeba rączku przyjąć. A, ale poczekaj, ale ono nie jest cały czas włączone. Jest. Jest, czyli cały czas działa. Cały czas działa, a licznik szaleje. Jeżeli mówisz do mnie, kocha. Uwaga, zaraz będzie prezentacja Mariusz Tap Model. To co? Wspaniałe? Poczekaj, dajemy ci tak. Najpierw spodeneczki, czekaj, proszę bardzo, spodeneczki. Spodeneczki od razu. Nie, pojedynczo. Tu będziesz rzucała. Tu, góra. Tak. Góra. A ty wyrzucaj. A, dobrze. Tam. A ty nam wyrzucaj tak. Dobrze, tamte stare, dobrze. To najpierw spodeneczki, proszę bardzo. Spodnie, zabieramy stare spodnie. Dajcie mi górę. A zaraz, a może się pokazać w samych spodniach, czy nie? Nóżkę. Nóżkę pokaż, nóżka. Nóżkę. Nóżka jest, dobrze. No. Nowiuskie koszule. Ale dajcie mi albo szelki, albo pasek, może, czy nie? Zaraz zobaczymy, zaraz. Najpierw nałóż to, tylko tej żeby się rękawy podchylił. Tutaj masz tak fajnie podchylone te rękawy. No to Elwirka, wejdź w środku i go tam chodź, 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 chodź tutaj, chodź. Nie, tutaj zaraz. Ty, ale tego białego po co się tak daleko zawinąłeś? Na razie jeszcze nie może być tak wysoko daleko. Elwirka, zrób mi to. Dobrze. O, widzisz, tak jest dobrze. Koniecznie musi być ten kołnierzyk stojący. O, git, dobrze, nie zapinajże się, no coś ty. Może się nie zawiązuje, ale słuchaj, musisz je sobie włożyć, bo się pozabijasz, sznurowadła. A mogę coś wykominować? Ale, zatrzymaj. Proszę bardzo. A jeszcze czapkę, poczekaj, jakąś czapkę ci damy. Ta-da! Mamy cię, proszę pana. Tak. Mariusz, proszę bardzo. Tak. Jesteś postrzępiony. Tak jak powiedziałeś, jak Justin Bieber. Języczki sterczą. Uwaga, a teraz... Poproszę na moje języczki. Takie mam języczki. Był dziadek, a jest luzaczek. 20 lat i kilo mniej. Dobra, uwaga, odsłaniamy lustra. Odsłaniamy lustereczko, popatrzmy, co tutaj mamy. Jaki lans!
Jak wam to pięknie dziewczęta wyszło? No. Trzy królowe. Zapraszam do mnie, matki tego sukcesu. Proszę bardzo. Zapraszam. Wszystkie mateczki są. Wyszło nam. No, słuchajcie, przede wszystkim wyszło Elwirze i Asi. Obserwowaliście, jak dzielnie dziewczyny walczyły, ale efekt jest. Tak? Drugi wariant jeszcze może być bez kamizelki, jakbyś tak ją sobie zdjął, wiesz, tak zarzucił z tyłu, no nie? To ja jestem tak, żeby, tak, żeby pokazać, wiesz, też ten pomarańcz cudowny tutaj tej koszuli. Nowy wizerunek sceniczny, Mariusz. Nieźle. Formacja Make. Tak jest. Dziękuję, to ja, Mariusz. Nadeszła chwila prawdy. Formacja Make na wasze życzenie będzie właśnie przepytana dosłownie ze wszystkiego. Kochani, trochę was poobserwowałam i przyznam szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo jesteście fantastyczną parą. Uzupełniacie się według mnie rewelacyjnie. To jest komplement dla nas. Słyszałeś? Jesteśmy rewelacyjną parą. Cieszę się. Jak wygląda wasze życie na co dzień? Podział obowiązków, jak to wszystko... No bo dużo o tym było rozmowy, prawda? Było, więc powiem ci tak. Wstajemy... Nie szturaj mnie. Bliżej. Wstajemy rano, a rano to jest na przykład godzina 9, ale czasami wstajemy w 7:30, ale czasami wstajemy też 6:15. Zdarza się, prawda? I 11:15 też. Nie przypominam sobie tego. Nie przypominam sobie. Ale dobrze, czasami też 11:15. Potem pyszne śniadanie. Ty mi robisz? No właśnie, z tym śniadaniem coś. Robię śniadanie, ponieważ od 2 tygodni ja już robię śniadanie, chociaż chociaż troszkę jesteśmy dłużej ze sobą. Nie no, bo Mariusz tak sobie wymarzył, że on będzie chciał mieć i śniadania, i obiady, i kolacje, i wszystko. Przecież nie da się być taką matką Polką, żeby zrobić facetowi dobrze śniadanie, obiad, kolację, wyprasować, posprzątać, uśmiechać się i być we wszystkich swoich takich domowych i nie tylko obowiązkach po prostu cała happy. A kontrofertę jaką złożył? Ja myję samochody. Myjesz sama samochody? Pranie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie, ścieranie kurzy, składanie. No po prostu ja robię wszystko i ciągle się dziwię, dlaczego tego jest tak dużo i dlaczego ja ciągle robię to samo. To jest straszne. Bo ty poskładasz, on ci wszystko porozwala i ty musisz składać od nowa. Tak. Ale ja jestem na bieżąco w telewizji, wiem wszystko z wiadomości na przykład. A ja nie mam czasu na do internetu zajrzeć. A ja za ciebie zaglądam. I wszystko tam jest w porządku. Kolejny świt, a noc przepłakana, oczy biegą od łez, ręce drżą i w głowie szum. Domyśli mech, nęka mnie. Czym się zajmujecie oprócz muzyki? Praca zawodowa. Od poniedziałku do piątku produkujemy programy w telewizji Morąg. Co jeszcze? No jakie programy? No? Programy różne, wiadomości, informacje, programy rozrywkowe. Elwirka prowadziła aerobik i był tu widoczny też właśnie gdzieś. W innej telewizji. W innych telewizjach, tak. No produkujemy, bawimy się w telewizji. No z tym aerobikiem to widać po jej figurze. Tak, ona nic nie je i ćwiczy cały czas. Nie, w tym roku postanowiłam, że nie będę w ogóle ćwiczyć, bo już mi jest niedobrze od ćwiczeń. Ile można? 100 lat można ćwiczyć, ale już 101 to na pewno nie. Tak nie musiało być, nie musiało być. Zaplątałeś życie mi. Tak nie musiało być, nie musiało być. Tak nie musiało być, nie musiało być. Zaplątałeś życie mi. Tak nie musiało być, nie musiało być. Że oszalał cały świat, że zwariował nagle świat. Cały czas utrzymujecie się jednak w tych klimatach branży artystycznej. No co by nie było, media, muzyka, prawda? Czy widać, że to pomaga na przykład, nawet jeżeli chodzi o kamerę, tak jak teraz rozmawiamy, to, że po prostu macie telewizję, w ogóle nie widzicie, że ta kamera jest, prawda? Tak, jesteśmy obcykani. Bo tamtej kamery nie ma. Nie ma. Ja ci to mówię, tam jej nie ma. Telewizja kłamie. Nie, tak.
Dobrze, następne pytanie, które mam do was, bo uciekliście nam troszeczkę na jakiś czas, może nie tyle z tego co wiem, zaprzestaliście po prostu działalności branży muzycznej, ale tak w związku z tą niszą, tak jak Mariusz powiedział, nie było sensu wychylać czubka nosa, prawda, poza jakieś po prostu bariery. Co robiliście w tym czasie? Co się działo z wami? No właśnie, jak przyszły te czasy niebytu, czarne chmury nadeszły nad polską muzykę taneczną, zajęliśmy się właśnie jako producenci zabawą w telewizję. Mhm. To była taka nasza odskocznia, też sposób na przeżycie tak naprawdę. No tak, chociaż cały czas gdzieś wieczorami te instrumenty są porozkładane u nas w domu i sobie coś tam rzeźbimy za każdym razem, żeby nie wypaść, tak jak mówisz, z tego obiegu. No oprócz tego na przykład ja jeszcze pracowałam z dziećmi specjalnej troski na warsztatach terapii zajęciowej, robiłam rytmikę, robiłam zajęcia uwrażliwiające ich, robiłam różne projekty, na przykład przedstawienia, na przykład pantomimę. Też zrealizowałam. Jak się pracuje z takimi dziećmi? Bardzo dobrze się pracuje. To w zasadzie to nie są nawet małe dzieci. Chociaż miałam dwa projekty, bo jeden był z młodszymi dziećmi, który polegał na tym, że to były zajęcia na gry na prostych instrumentach perkusyjnych, typu przeszkadzajki, marakasy, tamburyno. Mhm. To była muzyka poważna. Do muzyki poważnej uczyłam ich grać równo. Jednocześnie te dzieci miały za zadanie pokazać swoją wrażliwość, ale też nauczyć się gry, czyli oddziaływanie poprzez muzykę na świadomość, na psychikę, na wrażliwość tych dzieci. I często powtarza się takie stwierdzenie, że te dzieci niepełnosprawne są inne, ale w pracy z tymi ludźmi, z tymi dziećmi, to wychodzi, że my jesteśmy trochę inni, naprawdę. Ja jak wracałam z tych zajęć i wkraczałam w taką sferę zwykłego, normalnego życia i coś mi tak dopadało, takiego zwykłego, normalnego, mówię, ten coś chce, tu mam jakieś kłopoty, mówię, o co tu chodzi? Wariaty. Mówię, to wiesz co, to sorry, ale to chyba ten świat jest jakiś nienormalny, mówię, bo tam ja się normalniej czuję. Tak nie musiało być, nie musiało być, zaplątałem. Nie musiało być, nie musiało być, że oszalał cały świat. Takie bardzo osobiste pytanie. Jak do siebie się zwracasz? Ewa, słuchaj, bo to jest tak. Ja mówię na Mariusza Marian. Nie wiem, dlaczego tak wyszło, po prostu wyszło. On jest Marian i ciągle mówię tylko Marian i Marian. Ale nie ma Misiu, nie, Misiu, nie. Nie, jest kochanie, jeżeli już to jest kochanie. Czy ja do niej Żabciu, ona do mnie Misiu. Tak zwierzęco. A jak ja do ciebie wołam? Znaczy mówię, proszę ciebie. Wołam, mówisz do mnie prrrr. Jak żeby się zatrzymać? No to da, jak się leci. Najczęściej Elwirka. Elwirka mówi do niej. Elwirka. Tak? Elwirka i Marianek. Elwirka i Marianek. Fajnie, fajnie, bajkowo. Powiedzcie, jeżeli chodzi o muzykę, co teraz, co dalej? Tak jak powiedziałaś, powróciliśmy, nie bez zaświatów, ale niekoniecznie, ponieważ najbardziej rozpoznawani jesteśmy z piosenki Dotknij Mnie i po latach nastu postanowiliśmy odnowić ją, przypomnieć się właśnie tym przebojem, dlatego zrobiliśmy remix. Mhm. Do tej piosenki zostały na nowo nagrane wokale, nagraliśmy nowy teledysk. Jak robiliście teledysk do piosenki Dotknij Mnie? Czy nie, stary. 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 Czy były tam emocje takie prawdziwe właśnie, jak śpiewałaś na przykład? Tak, to były bardzo duże emocje i prawdziwe były. Ale wiesz, że to było widać? Ponieważ wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem, ale... i smaliliśmy do siebie. Cholewy. Ale wiesz, że to się dało wyczuć i może przez to ta piosenka jest tak prawdziwa. Być może. I to jest rewelacja. To był czas. No to były te naście lat temu, ale... To były te czasy, jak jeszcze gdzieś ukradkiem się spotykaliśmy. No. A jak już byliśmy gdzieś na przykład na jakiejś kolacji gdzieś razem, to się smyraliśmy pod stołem. Z tubkami? Tak, ale trzeba. Ale co? My się smyraliśmy, no weź. Gadaj. Również się smyraliśmy. Oj,
Kochani! Ale wam powiem, że a jak mnie tylko dotknął lekko, to ciary na całe życie. A teraz patrz! Ale mogę powiedzieć, co mnie pukasz? Ale mogę powiedzieć, że my tutaj do Białegostoku przyjeżdżaliśmy nagrywać pierwszą płytę właśnie. No. I w jednym tutaj zatrzymywaliśmy się zawsze w jednym hotelu. W jednym hotelu właśnie w Białymstoku. No gdzieś na wjeździe, od nas, z naszej strony. Oho. I wiecie, że teraz przy tej okazji też się zatrzymaliśmy w tym samym hotelu? O, no, bo tam straciliśmy dziewictwo. No. No jest słodkie, słuchaj. Co rozmawiacie, ten co mówicie, co, jak się zachowujecie, wy uważam, że w tej chwili ludzie będą powiedzmy was oglądać i będą na przykład patrzeć na siebie, małżeństwa będą patrzeć na siebie i będą, tak ja powiem szczerze, uważam, że będą wam zazdrościć i mają czego. Ale to nie znaczy, że my się nie gryziemy. Ja, ale Boże kochany, no... Ale wiesz, po co się gryziemy? Ale ja miałam to powiedzieć. Ja powiem. Gryziemy się, żeby się pogodzić. A, ja wiem, że najlepsze to jest ale godzenie. Ale godzenie jest potem. Ja wiem, najlepsze. Kochani, co chcielibyście powiedzieć naszym widzom na koniec? Chcielibyśmy wam powiedzieć, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, bogaci. Żeby wam niczego w życiu nigdy nie zabrakło, żebyście spełniali swoje marzenia, bo one są bardzo ważne. A my będziemy wam dostarczali za każdym razem nową porcję muzyki. Chcemy, żebyście nas oglądali, żebyście nas słuchali. A ja tylko powiem prawdziwej muzyki, popatrzcie na nich takiej z serca, prawdziwej. To, co usłyszycie, to, co zobaczycie, to są oni. To są prawdziwi. Mariusz i Elwira. I bardzo dziękujemy Ewie, że nas zaprosiła. Bardzo dziękujemy. A ja jeszcze chciałem pokazać za spodnie podziękować. Spodnie, kręcę. Bardzo proszę pokazać, bo kręcę. Bo te spodnie, te rurki są znanego, halo, są znanego projektanta Joanny z Białegostoku. Dziękujemy. Pozdrowienia dla Joanny z Białegostoku. I żegnamy się z wami. Cześć. Cześć. Pa, pa. Jest z nami Jasia Juszczuk, studio projektowe Joanna. Jasiu, powiedz tak naprawdę, czym zajmuje się studio? Staramy się zrobić coś fajnego, z czegoś mniej fajnego, coś z niczego. Szyjemy różne suknie wieczorowe, estradowe. Projektujecie stroje, tak, dokładnie. Staramy się. Staramy się. Cały czas się staramy. Ja przychodzę na przykład do Jasi i mówię, że chciałabym mieć styl teraz taki i taki. I Jasia siedzi, kombinuje, główkuje, umawiamy się potem, a potem po prostu dobiera nam wszystkie dodatki, buty, biżuterię, wszystko. A ile wy przy tym marudzicie? A ile poprawek jest? Bo mi tutaj coś nie pasuje, tu mnie coś ciągnie, tu mnie coś tam. Ale Jasiu, powiedz, czy sprawia ci to frajdę? Ogromną. Bardzo, bardzo fajnie jest widzieć na twarzy klienta szok, ale taki szok pomieszany z zadowoleniem, że kurczę, to naprawdę fajnie wyszło, a ja jej nie wierzyłem. Także to jest niesamowite, niesamowite wrażenie, niesamowita rzecz, dla której warto się pomęczyć. No to ile można się złubać, ludzie? Nie, no Elwira, no proszę ja ciebie, gdzie są strzępy? No wszędzie, no już postrzępiłam jak tylko można. No chciałaś nie postrzępiłaś, no ale ciągnę i ciągnę i wyciągnąć. Tylko trochę. Ale to samo wierzę, tak? Ciągnę.